Niech was nie zmyli ta scenografia. Nie będę mówił o prezentach, jakie dałem moim wnukom pod choinkę. Będę mówił w jakim sensie o prezencie, wielkim prezencie, a tak naprawdę o największej aferze XXI wieku w Polsce. O prezencie, jaki rząd PiSu podarował Arabii Saudyjskiej. Mówię o rafinerii w Gdańsku. Wszyscy pewnie myślicie, tak jak większość ludzi, że Arabowie robią najlepsze interesy na swoich polach naftowych. Nie, zrobili najlepszy interes na Polsce przez tych durniów z PiSu. Oni sprzedali udziały w rafinerii gdańskiej za niewiele ponad miliard złotych i tyle mają zapłacić Arabowie, którym się to zwróci w niecały rok. Oni za 9-10 miesięcy będą mogli powiedzieć, ta rafineria de facto jest za darmo, bo kupiliśmy ją z zysku, który mamy z tej rafinerii. A trzeba pamiętać, że w tę rafinerię w czasie moich rządów Polska zainwestowała 10 miliardów złotych i zrobiliśmy z tej rafinerii jedną z najnowocześniejszych rafinerii na całym świecie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, no podjeżdżacie samochodem po tę stację benzynową, kupujecie hot doga, płacicie za hot doga, a właściciel stacji mówi, nie tylko hot dog, cała stacja benzynowa jest wasza. Ja dzisiaj tu nie rozstrzygnę przed państwem, czy to jest tylko głupota, czy to jest wielka korupcja, ale jednego możecie być pewni. Tak tego nie zostawię.